W sobotę 25 maja na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyła się piąta edycja sztafety firm. Ponad 150 drużyn rywalizowało o miano najszybszej, a tą okazała się Gdynia 1922. Tak, jak najbardziej. Dzisiaj to był nasz debiut i jak widać udany. Skąd pomysł, żeby wziąć udział? Wszyscy jesteśmy aktywni jako trenerzy w Gdyni i dlatego postanowiliśmy, że wystartujemy. No generalnie każdy z nas przygotowywał się indywidualnie, dlatego no też rozstawienie tych sztafet było dobrane tak, żeby każdy dobrze się czuł na swoim dystansie. No były momenty trudniejsze, były momenty łatwiejsze, ale ogólnie myślę, że duża przyjemność, fajnie, że była to jedna pętelka, fajna atmosfera trasy, także sama przyjemność. Ja myślę, że powinniśmy podziękować tutaj szczególnie naszej szkole, niepublicznej szkole Mistrzostwa Sportowego Gdynia Gdańsk 1922, dyrektorowi naszej szkoły. No i ogólnie jestem bardzo dumny z chłopaków za wspaniały wynik w tym świetnie zorganizowanym biegu. Rano się martwiłem, bo była pogoda jaka była, ale potem ktoś z góry spojrzał, że to będzie bardzo fajna, rodzinna i koleżeńska, przyjacielska impreza, więc pogoda była naprawdę bardzo fajna. Następnie zawodnicy. Duża pasja, duże wyzwanie. Widziałem, że ludzie walczyli naprawdę, to było widać ten wysiłek po nich. Chodziło o to tak naprawdę, żeby się bawić. Ja im zazdroszczę, bo podobało mi się to, że ludzie, którzy razem pracują, potrafią się również razem bawić. To nie jest w każdym środowisku, a oni potrafią. Dzisiaj tak samo też odbył się po raz pierwszy Baltic Speed Run. Jak dzieci w tym wszystkim wypadły? Oj, tu było dużo emocji. Były, że tak powiem, w ostatniej chwili łzy. Rodzice musieli troszeczkę pomagać tym dzieciom, ale była też pasja, była rywalizacja. Uważam, że to jest świetny pomysł, że to może być rozwojowe i taka impreza obok tego, że rywalizują dorośli jako firmy, też liczę na mocną frekwencję w przyszłym roku. Tu było 56 dzieci. Jestem przekonany, że za rok będzie ponad setka. Kamil. Skąd przyjechałeś do nas? Z Gdańska, Osowy. Trudno się dzisiaj biegało? No nie aż tak trudno. A ile kółek musieliście przebiec? Jedno. I który wpadłeś na metę? Jako pierwszy. Moje gratulacje. Będziesz z nami za rok? Będę. Super. Do zobaczenia wtedy. Do widzenia. Wiadomo, że firma Penta to jest firma stricte informatyczna. Czy w firmie jakoś promuje się aktywność sportową, fizyczną, jakieś inne zajęcia rekreacyjne? Tak, oczywiście. Ja jako prezes od wielu lat namawiam wszystkich pracowników do tego, żeby kulturę fizyczną rozwijać. Między innymi z tego tytułu zaproponowałem korzystanie z kart Multisport w firmie. Bardzo lubię, jak pracownicy są aktywni, jak mają dobrą kondycję fizyczną i cieszą się dobrym zdrowiem.